Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco i serdecznie po raz kolejny na kanale GKS TV w portalu YouTube. Moi drodzy, pod koniec zeszłego roku zrealizowaliśmy bardzo obszerny i ciekawy wywiad z legendą GKS-u Jastrzębie, panem Ryszardem Dudą. Idąc dalej tym tropem, stwierdziliśmy, że skoro tamten wywiad podobał się bardzo, przeprowadzimy dla Was następny z kolejną legendą naszego klubu, z człowiekiem, który zarówno jako piłkarz, jak i jako trener spędził u nas bardzo wiele czasu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest trener Jan Furlepa. Witam, dzień dobry Panie trenerze. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że spotkał mnie taki zaszczyt. Uważam, że było w tym klubie dużo lepszych ode mnie zawodników i trenerów. Dziękuję za zaproszenie. Na początku tylko wyjaśnię Państwu jedną rzecz tutaj do Pana trenera Jana Furlepy. Będę się zwracał per Panie trenerze, dlatego że od jakiegoś czasu również znamy się i w ten sposób się do trenera zwracam, dlatego też myślę, że w ten sposób będzie łatwiej. Panie trenerze, w 1980 roku pojawił się Pan na Górnym Śląsku, bo warto przypomnieć, że Pan trener, chociaż kojarzony z wieloma klubami z naszego regionu, pochodzi z Kętrzyna, a więc z Warmii. No ale panie trenerze, jak to się stało, że w wieku 24 lat, właśnie w roku 1980, przywędrował pan na Górny Śląsk? Jest to ciekawa historia. Muszę powiedzieć, bo grając w agrokompleksie Kętrzyn, to była Beniaminek trzeciej ligi, grupa warmińsko-mazurska. Mhm. Graliśmy mecz ze Śniadłami Orzysz. Strzeliłem tam bramkę, u siebie też strzeliłem bramkę i wpadłem w oko trenerowi ze Śniadów Orzysz, a to był wtedy wojskowy klub, który na ten region miał, można powiedzieć, tak zwaną łapę na najlepszych zawodników w tej grupie. A że byłem w wieku poborowym jeszcze, 24 lata, dostałem wezwanie na komisję wojskową, no i spodziewałem się, że dostanę bilet. Takie były czasy. Ale lekarz klubowy mówi, jeszcze pokombinujemy. I po meczu zdrową nogę, bo komisja była w poniedziałek po meczu, zdrową nogę mi wsadził do gipsu, poszedłem na tę komisję. Uśmiech od razu na tej komisji. No i powiedzieli mi, no na pół roku cię odroczymy. No byłem zadowolony z tego. No ale w czerwcu po zakończeniu rundy w trzeciej lidze otrzymałem od trenera Pawlikańca, który właśnie też prowadził kiedyś AZS Warszawa i też żeśmy tam grali mecze, pamiętał o mnie i dostałem propozycję do Rowu Rybnik. Wczesny drugoligowy klub, historia piłki nożnej na Śląsku. Można powiedzieć, ucieszyłem się strasznie, bo nawet nie wiedziałem, że kopalnia może reklamować mnie od wojska. I tak dosłownie tak się stało. Zostałem zatrudniony, bo takie były czasy na kopalni Fałowice. I na pierwszej komisji otrzymałem wpis do książeczki wojskowej jako rezerwista. I takie miałem plany, że w najbliższym czasie wracam, można powiedzieć, w swoje rodzinne strony. No tak się zakończyło, że no, tutaj dzisiaj rozmawiamy. Tak. Kawał życia, można powiedzieć, przyjemnego, muszę powiedzieć. Tak, był pan gorolem, który przyjechał na Górny Śląsk na początek do Rybnika. Panie trenerze, wiadomo, jakie były czasy i te całe okoliczności, które pan opowiada, niejednego piłkarza oczywiście w Polsce spotkały. Natomiast, panie trenerze, też warto, myślę, wyjaśnić taki pewien przeskok społeczno-ekonomiczny, ponieważ przyjazd w tamtych latach z Warmii, prawda, do Rybnika, czyli na Górny Śląsk, do okręgu najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce, no to był ogromny przeskok, nieomal jak wyjazd zagraniczny. Zgadzam się z panem. Szok. Spacer po sklepach mogę przyrównać do Peweksu. Tak to odczuwałem, ale no przyjechałem głównie grać w piłkę. Miałem 24 lata.
bardzo dobra drużyna, według mnie Rof Rybnik, który balansował Ekstraklasa, albo to wtedy była pierwsza liga, albo druga, też podobnie za mocni na drugą ligę, za słabi na pierwszą ligę. Ale kilku zawodników w Rowie naprawdę, to no zaszczyt mnie spotkał, świętej pamięci Andrzej Frydecki, Franek Krótki, ojciec Łukasza Podolskiego, Waldek Podolski, naprawdę Tadek Śmietana, nazwiska dla mnie były mocne, było od kogo się uczyć piłkę grać. Spędziłem tam półtora roku. Trenerem był Pawlikaniec. Jak przychodziłem, jak odchodziłem, trenerem był Leszek Dunajczyk. I po rundzie, to był 81 rok, po rundzie jesiennej w listopadzie otrzymałem zaproszenie na testy do GKS-u Jastrzębie. Początkowo pomyślałem, no tu jest druga liga, tam trzecia, no spadek. No ale po przemyśleniu, bo nie byłem podstawowym zawodnikiem w Rowie Rybnik. Tam strzelałem kilka bramek, no wychodziłem w podstawowym składzie, ale no większość po prostu zawodnicy byli lepsi ode mnie. A wiedziałem, że w tym wieku 25 lat, prawie 26 na karku, chciałem grać. To były już, to są, w tamtych czasach to były takie lata, panie trenerze, że nie mówiono, że to jest młody, zdolny, prawda? Nie, to już jest naprawdę wtedy można powiedzieć, to jest taki już dla piłkarza w tych czasach to był wiek, który powinien grać. I tak się złożyło, że trenerem w Gieksie był Ryszard Duda. Pamiętam, żeśmy pojechali na ten pierwszy sparring do Wisły Kraków i tam żeśmy chyba zremisowali, nawet po mojej akcji chyba był rzut karny, gdzie Jurek Wodecki strzelił, Wisła wyrównała chyba też rzutu karnego 1-1, tak się skończyło. Po meczu trener Duda powiedział, czy mógłbym jeszcze przyjechać na jeden sparring. No nie wiem, czy to była środa, czy było za tydzień, ale pomyślałem, jak zacząłem, no to trzeba jeszcze to kropkę nad i postawić. Sparing był w Raciborzu. Nie wiem, czy to było z Unią, nie pamiętam tego, czy inny przeciwnik był, ale też tam mi się udało strzelić bramkę i była decyzja na tak. Panie trenerze, warto też zwrócić uwagę na lata, o których rozmawiamy, bo pod koniec 81 roku właśnie był pan testowany, tak można powiedzieć, tak. Ogólnie przez GKS Jastrzębie. No a wiemy, z czym się to wiąże, końcówka 81 roku, co się działo w Polsce, co się działo tutaj u nas na Górnym Śląsku. Jak pan wspomina na te lata? No naprawdę ciężkie lata dla sportu, dla piłki nożnej. Pamiętam, to był stan wojenny, wracałem chyba. Trzeba było mieć pozwolenie na przemieszczanie się, bo rodziców miałem w Kęczynie. Wracałem na Śląsk z rodziną. Zatrzymał nas patrol wojskowy. I to utkwiło mi, że pokazał mi magazynek z ostrą bronią. I to były naprawdę trudne czasy, ale sport się obronił od tego wszystkiego. W Gieksie zacząłem treningi w styczniu, okres przygotowawczy. Dużo ciekawych zawodników. Przyszedł pan w takim okresie, kiedy GKS Jastrzębie, ambicją GKS-u Jastrzębie był na pewno awans do drugiej ligi. Tak jak pan powiedział, że Rof był za słaby na ekstraklasę, na drugą ligę za mocny, tak samo troszkę było z Jastrzębiem, ponieważ w pierwszych tych następnych sezonach, w których pan grał 8-2, 8-3 i 8-3, 8-4, w obu tych sezonach GKS ocierał się o promocję do ekstraklasy. Za pierwszym razem przegrał jednym punktem z AKS-em Niwka, za pierwszym razem, przepraszam, z Wiktorią Jaworzno, a następnie z AKS-em Niwka. Jak pan pamiętasz, czego wtedy zabrakło wam, żeby awansować? Byliśmy naprawdę mocny zespół jak na trzecią ligę, bo pan Bieno w bramce, solidni bramkarz Karasek, Sobala, Jurek Wodecki na stoperze, Kiernozek, Zbyszek, Marek Tekiela,
Darek Fizek, w środku Bukowiec, Bodzio Kuśmierski, który 21 lat chyba wtedy miał, Rysiu Kraus, młody chłopak. Także rywalizacja była duża. Duża. Mówię o napastnikach. Potem doszedł Andrzej Biczak jeszcze, Ryłko. I według mnie to no, brakło takiej stabilizacji, może za mało było zawodników. Jednak te transfery, które doszły, bo między innymi pamiętam Józek Oma doszedł do drugiej ligi, do drugiej linii i żeśmy, tak jak pan powiedział, chyba za trzecim razem, ten awans w okolicznościach, naprawdę to nie zapomnę tego. I właśnie o tych okolicznościach sobie teraz troszeczkę pomówimy, drodzy państwo. Ja tu tylko przypomnę, że w sezonie 1984-85 rywalizacja w grupie szóstej, drugiej, trzeciej ligi, w grupie szóstej, trzeciej ligi, wtedy tych trzecich lig było troszkę więcej, panie trenerze, tak. Wyglądała tak, że aż trzy zespoły zdobyły na koniec rozgrywek po 36 punktów. Były to GKS Jastrzębie, GKS Tychy, a także BKS Stal Bielsko-Biała. Ostatecznie awansował GKS Jastrzębie, ponieważ miał lepszy bilans, najlepszy bilans pośród tych trzech zespołów, najlepszym bilansem bramek mógł się poszczycić. Gdyby decydowały mecze bezpośrednie, GKS nie awansowałby wówczas do drugiej ligi, ponieważ miał gorszy bilans zarówno z Tychami, jak i z Bielskiem, natomiast decydowały bramki. Panie trenerze, w końcówce sezonu mieliśmy taką sytuację, że w Bielsku-Białej GKS przegrał, w Tychach zremisował, ale cztery ostatnie mecze, niesamowity finisz. 4-1 z Rakowem, 3-0 z Beskidem Skoczów, 3-0 z Grunwaldem Ruda Śląska i 4-0 na Walce Zabrze. I po tym meczu na Walce Zabrze GKS awansował. Panie trenerze, wiem, że to nie było internetu, nie było telefonów, nie wiedzieliście, jakie są wyniki na innych stadionach. Proszę o tym opowiedzieć. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie decydował o naszej, można powiedzieć, przyszłości, bo można powiedzieć, już większość zawodników było zaawansowanych i chcieliśmy jeszcze tym awansem podkreślić, że mamy zespół, a mieliśmy naprawdę zespół na drugą ligę był, ale wiadomo, okoliczności były, że trzeba ten mecz wygrać. Pamiętam, baliśmy się tam strasznie, tam był Alois Deja. Chyba były zawodnik Górnika Zabrze. Tak, zawodnik, przypomnę tutaj, Górnika Zabrze, który wystąpił między innymi w 1970 roku w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Mecz naprawdę był trudny, bo świadomość, że każda strata bramki może decydować o tym, ale żeśmy wytrzymali to. Mieliśmy no, podkłady pod to, bo przez kilka sezonów żeśmy nie awansowali, a teraz żeśmy się sprężyli i wiem, że Andrzej Biczak miał swój dzień. I można powiedzieć, on ten mecz wygrał, bo był nie do powstrzymania. Jeżeli dobrze przypominam, chyba dwie bramki strzelił w tym meczu. I to było dziwne. Skończyliśmy mecz. Mhm. Nikt się nie cieszył. Bo nikt nie wiedział. Bo no było wiadomo. Mieliśmy tam swojego człowieka, pamiętam, w tych, na tych meczach. Meczach zarówno Bielska, jak i tak. Mieliśmy, ale to wiadomo. Połączenia, jakie było, trzeba było czekać. No i chyba żeśmy się, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, wykąpali. I euforia. Mhm. Jesteśmy w drugiej lidze. Mhm. Ja tylko przypomnę, że to był trzeci w historii awans GKS-u Jastrzębie do drugiej ligi. Wcześniej drużyna wywalczyła awanse w latach 1973 i 1979. Natomiast w obu tych przypadkach, o których przed chwilą powiedziałem, GKS pozostał w drugiej lidze tylko na jeden sezon, a tym razem pozostał na nieco dłużej. I panie trenerze, w pierwszym pańskim sezonie w GKS-ie Jastrzębie, w drugiej lidze, tu taka ciekawostka, jako Beniaminek GKS zakończył sezon na miejscu ósmym, czyli bardzo wysoko, a pan był najlepszym strzelcem zespołu z dorobkiem 7 bramek, chociaż podobno tych goli powinno być, panie trenerze, więcej. No na pewno. Mieliśmy naprawdę siłę ognia z przodu. Mhm. Duża rywalizacja była w drugiej lidze, bo doszedł Heniek Pasko. Mhm. Doszedł Konkolewski, były zawodnik Gieksy. Mhm.
Nawet pamiętam, że był taki pomysł trenera, bo trenerem był wtedy w świętej pamięci już. Trener Majcherek. Tak. Żeby po prostu nie przestawić na obronę. Mhm. Bo chyba było pięciu napastników, czy sześciu. Jednak po rozmowie z trenerem powiedziałem, ja podnoszę rękawice, będę się bił o miejsce w tym, w ataku. Czyli pan jak rasowy napastnik nie chciał odpuścić, panie trenerze? Nie chciałem odpuścić, bo no, znałem siebie, że przy dobrym przygotowaniu to sobie to miejsce wywalczę. I choćby te bramki i sytuacje, to dla napastnika jest no, najważniejsze chyba. I tutaj nic nowego nie wymyślę, ale nie byłem skuteczny, można powiedzieć. Nie byłem skuteczny, ponieważ no, dużo też myślałem, żeby nie kończyć akcji, tylko wcześniej sprowokować rzut karny, bo nawet kibice zapamiętali to, bo czasami rozmawiam z kibicami, z tymi starszymi, zawsze mówię, Do dzisiaj tak wspominają, no Janek tam, jak oni mi mówili, ligaj tam i będzie rzut karny, ale mówię, to też ma swoje podłoże w tym wszystkim, bo ja byłem takim zawodnikiem, nawet nie myślałem wtedy o tym, że jak byłem faulowany, to odbierałem to, że jestem lepszy od obrońcy. I nie miałem pretensji, że mnie faulują przed polem karnym. Uh-huh. Zawsze pokora do sędziego, ani słowa. Ale jeżeli się dostałem w pole karne, to już taki byłem, wchodził we mnie taki diabełek. Już miałem to poukładane. No najlepiej było kończyć tą bramkę, ale jak poczułem tylko kontakt obrońcy albo ręką, a najlepiej było jak obrońca grał w ślizgiem w polu karnym. Mhm. Miałem ten moment, że miałem szybko nogę i zawsze tą piłkę lekko dziubałem, zahaczałem. Tendencyjnie muszę teraz powiedzieć, bo wtedy waru nie było. No tak. Ale, no i tu przede wszystkim, że to robimy na szybkości. No i teraz efekt wypadku, uderzenie dłońmi po podłoże mocne, żeby to było słychać, okrzyk. No i czasami sędziowie czasami się nabierali na to. Mhm. Ale mówię, traciłem na tym, ponieważ no nie wykonywałem rzutów karnych, ale przeważnie te karne robiłem. Mhm. Ale i zdarzały się nawet i czerwoną kartkę za symulkę. Druga żółta, były takie przypadki, ale no miałem to jako napastnik, że to był, można powiedzieć, mój atut. Może nie główny, ale potem obrońcy już inaczej troszeczkę na mnie grali, ale żeśmy drugi sezon utrzymali się, przeszliśmy do historii Gieksy. No tak, tak, bo tutaj warto przypomnieć, że GKS po raz pierwszy utrzymał się na drugim szczeblu rozgrywkowym, no i później utrzymał się po raz kolejny, panie trenerze, i to był już właśnie ostatni pański sezon w GKS-ie Jastrzębie. Jak zakończyła się ta przygoda, panie trenerze? Z perspektywy czasu uważam, że chyba za szybko skreślono mnie jako zawodnika z Gieksy, ale takie były wtedy czasy, 30 lat. Uh-huh. To już w tych czasach, można powiedzieć, zawodnicy... To już był zawodnik doświadczony, trener. Doświadczony, ja zdrowie miałem, stąd pogodziłem się z tym faktem, bo no, taka jest kolej rzeczy. Uh-huh. Jak się potrzebują, no to zostajesz, jeżeli nie... Skończyłem, trenerem był wtedy Jerzy Kulik. Uh-huh. I dostałem propozycję z Naprzód Redutowa. Uh-huh. Naprzód występował wtedy trenerze? Też w trzeciej lice. Też w trzeciej lice. Uh-huh. I muszę powiedzieć, że przetarłem szlak taki dla zawodników GKS-u Jastrzębie, bo... Uh-huh. Wcześniej, chyba pół roku wcześniej, poszedł tam
chyba Heniu Pasko, Jacek Kulpa do naprzodu. Oni tam te pierwsze kroki. A później trenerze, jeżeli dobrze pamiętam, do naprzodu również trafił Grzegorz Borawski. Ja znałem właśnie, bo Grzesiu już w drugiej lidze był w kadrze. Jeżeli, nie wiem, czy miał występ, bo to był młody chłopak wtedy. Tak. Ja już byłem, wiecie, doświadczonym zawodnikiem. Ale wiem, że takie nazwisko w Gieksie już było chyba w kadrze. A my tylko przypomnimy, panie trenerze, że Grzegorz Borawski to w latach 90. jeden z najlepszych pomocników ekstraklasy, tak można powiedzieć, panie trenerze. Grał w GKS-ie Katowice, świetne występy w europejskich pucharach przeciwko m.in. Bordeaux czy Benfice Lizbona, a także przeciwko Bayerowi Leverkusen. Trenerze, trafia trener do naprzodu. W takim momencie do naprzodu trzecioligowego, tuż przed sezonem, w którym GKS Jastrzębie robi awans do ekstraklasy. Trenerze, czy dzisiaj z perspektywy czasu, czy wówczas był jakiś taki niedosyt, był jakiś taki żal? Był. Był. Był żal, bo muszę powiedzieć teraz, jako zawodnik grałem naprawdę na każdym szczeblu rozrywkowym. Oprócz ekstraklasy albo za moich czasów pierwszej, ani minuty nie zagrałem w ekstraklasie. Tego mi brakuje do dzisiaj. I wracając jeszcze do mojego odejścia, miałem naprawdę dobre rozeznanie, kogo można było wyciągnąć z Gieksy. I to właśnie był Grzesiu Borawski. To był Romek Bielaczek. Naprawdę Darek Dybiec. Robert Pazior był przeciekawy chłopak, tylko kontuzje, też napastnik. Na późniejszym etapie tam doszedł Leszek Powiecko. I tutaj teraz mówię, analizując to, Rysiu Kraus podszedł. Tak. To było dla mnie troszeczkę, bo znałem tych zawodników. Rysiu Kraus chyba poszedł do tego. Do Odry Wodzisław. Tak, później wrócił, ale odszedł w tym. To był naprawdę, no to potwierdziło potem czas. Chodzi o Ryśka. No tak, no. Żeby nie pechowa kontuzja, można powiedzieć, bo ja to widziałem już wtedy, jak Rysiu złamał nogę na Stali Mielec z Wojtygą chyba bramkarzem. Z bramkarzem, tak. I to był, ale to, bo wyprzedzając tam, jak byłem w Belgii, no już to właśnie Rysiek Kraus był bardzo mocno przymierzany chyba do Anderlechtu nawet. Wiem, że może się mylę z Tubami, ale był mocno przymierzany do tego, no ale nieszczęśliwy wypadek pokrzyżował to wszystko, ale no, kontuzje nie wybierają. No tak. Ale mówię, byłem troszeczkę zdziwiony, że tacy zawodnicy, jak pan wspomniał, Grzesiu Borawski. I to był, ja z Grzesiem mocno pracowałem w Redutowach o miejsce w zespole, bo no to był piłkarz. Muszę powiedzieć, to był piłkarz i też kontuzja. Też noga złamana, ale piękne czasy. Piękne czasy wtedy i byłem trochę zdziwiony, że z Gieksy odchodzą. To byli autentycznie wychowankowie klubu. No tak. Wychowankowie klubu. No dużo wychowanków zaistniało nie tylko w polskiej piłce. Ale gdzieś tam później, prawda, również funkcjonowali. Jan Furlepa w ligowych meczach GKS-u Jastrzębie wystąpił 99 razy, strzelił 23 gole. Panie trenerze, z GKS-u Jastrzębie odszedł pan do naprzodu Redutowy, no ale bardzo ciekawym wątkiem, bardzo ciekawym taką częścią pańskiej przygody z piłką jest wyjazd do Belgii. Proszę zatem nam opowiedzieć o Belgii. Podobnie jak w Jastrzębiu, żeśmy walczyli o awans do drugiej ligi. Podobny scenariusz, jeśli pamiętam, to też ostatnia kolejka decydowała. To był 91 rok. Też mi się udało Króla Strzelców nawet zdobyć w tej trzeciej lidze. Jaki jeszcze trenerze, trzeba powiedzieć, w barwach jakiego klubu? GKS Snawszy, to Redutowy. Okej, dobrze. I w 91 roku zrobiliśmy awans do drugiej ligi i
mój kolega Janusz Morzejko przedzwonił do mnie. Były zawodnik Arki Gdynia. Razem żeśmy byli wychowankowie klubu w Kętrzynie, Granica Kętrzyn. I Janek Kozakiewicz, ta trójka poszła, zrobiła, można powiedzieć, w Polsce zaistniała. A Janek Morzejko przedzwonił, mówi: słuchaj, szykuję, wyjeżdżam do, można powiedzieć, polonijny klub, do Belgii, to była czwarta, trzecia liga, taki poziom, bo tam też inaczej to wszystko wyglądało. Jest miejsce, bo Waldek Tumiski z Legii Warszawa jedzie i ja, no i szukamy napastnika. I nie musiałem opuszczać na przodu, muszę powiedzieć, ale to było takie dla mnie wyzwanie, bo już miałem 35 lat. Bozia dała zdrowie, muszę powiedzieć, naprawdę żadnej kontuzji poważnej. No i to było wyzwanie. Naprawdę wyzwanie, to był polonijny klub, ponieważ tak ja to teraz nazywam, bo to właściciel to był Polak, główny sponsor. Trener Kazimierz Jagiełło, znana postać w polskiej piłce nożnej. Był trenerem naszych zawodników. No można powiedzieć, ja tak w ostatniej chwili dołączyłem do tej dwójki, ponieważ inny zawodnik był planowany, ale nie wiem, czy lepszą ofertę dostał, czy kontuzja. Pojechałem tam, no i też w pierwszym roku no dużo bramek strzelałem. Dużo bramek strzelałem, awans do wyższej ligi. Jednak jak to w piłce decydują pieniądze. Sponsor się wycofał. Po półtora roku powrót do Polski. I naprawdę, proszę mi wierzyć, żona była księgową, chcieliśmy biuro rachunkowość prowadzić prywatnie. Jednak no, wilka ciągnie do lasu. Pojechałem na stadion. Trenerem był Józef Gola. Mówi: Janek, bo ja chciałem grać jeszcze. Chciałem grać. Trener Gola, świętej pamięci, bardzo mądrze mi powiedział. Mówi: Janek, swoje zrobiłeś. Kibice się pamiętają właśnie z tego ostatniego meczu. Awans Król Strzelców. Spróbuj mi pomagać. Zostałem, to był 93 rok. Naprawdę był taki moment, że byliśmy się z Wisły Kraków o awans. Był taki moment, tak? Był taki moment, 8 lat non-stop. To była wtedy, można powiedzieć, oprócz Odry Wodzisław, druga drużyna chyba z regionu. Tak, aż dzisiaj trudno w to uwierzyć, że taki zespół jak Naprzód Redutowy walczył o ekstraklasę, panie trenerze. Tak było. Pamiętam taki mecz na śniegu z Wisłą Kraków. Jeżeli byśmy ten mecz wygrali, zbliżamy się na punkt do Wisły. Ale Wisła po tym meczu wygrała. Kaliciak chyba nam dwie bramki strzelił, pamiętam. I odjechali nam. Po prostu awansowali. Ja zostałem drugim trenerem. Tak się dobrze czułem, że jadąc na zgrupowanie z zawodnikami, no to można powiedzieć, ja trenowałem normalnie. Nawet trener Gola kiedyś tam, tak jak wspominałem to wcześniej, brakowało to zawsze. I sami zawodnicy twierdzili, że karty wyrabiamy i jedziemy z tym. Jedziemy z tym koksem, tak. No ale mnie zawsze trener Gola tonował. Szanuj to, co masz. I moja, można powiedzieć, przygoda już zawodnicza się skończyła. Musiałem zacząć się dokształcać jako trener. No tak. Nie myślałem absolutnie. Pamiętam kurs trenerski w Chorzowie. Instruktor, bo to było takie szczeble. Takie szczeble był instruktor, ale pamiętam z Ryśkiem Wieczorkiem, żeśmy zaczynali to i tak się ułożyło, że nasze drogi się później zeszły. O to zapytamy również. Żeśmy zaczynali od kursu trenerskiego i potem, no wiadomo, tam było wtedy były inne czasy, druga klasa, żeśmy też razem byli na kursie.
I no skończyło się tym, że chyba żeśmy razem robili UEFA Pro. O. To już szczebel był już najwyższy. Już się ale, wyżej nie da trener. Ale właśnie tak nas los złączył trenerski, że, mhm. że te kursy właśnie, tylko wiadomo, Rysiek mi odjechał jako trener, z czego się bardzo cieszę, bo no, no jest to trener znany. No tak. I z wynikami. No, mówię, trenera się poznaje po wynikach.